Wiadomości regionalne, dzień dobry. Policjanci z komendy w Kłobucku interweniowali na boisku szkolnym w Białej, gdzie według zgłoszenia osoby małoletnie wraz ze swoimi rodzicami spożywały alkohol. Jak się okazało, nietrzeźwa 52-latka testowała alkoholem swoją 17-letnią córkę i jej koleżankę. Za ten czyn grozi jej do 2 lat więzienia. Policjanci ustalili, że sprawcami przestępstw rozbójczych związanych z przymuszaniem do prostytucji oraz stręczycielstwem są 46-letni Sławomir Z. oraz 2 mieszkańcy Częstochowy. Za ochronę kobiety miały płacić im nawet do 500 zł tygodniowo. W razie sprzeciwu grozili im bronią oraz pobiciem. Bandyci działali w Częstochowie, gminie Blachownia oraz Herby. Od jednej z kobiet wymusili blisko 2000 zł, grozili jej i jej najbliższym. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. We wtorek na ulicy Częstochowskiej w Blachowni kierujący Land Roverem utracił panowanie nad pojazdem, dachował i wpadł na torowisko. W wypadku zginął 51-letni pasażer pojazdu. Jak się okazało, 44-letni kierowca był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nowa ustawa przedszkolna spowodowała, że zmieniono zasady rozliczania pobytu dzieci w przedszkolu. Do tej pory rodzice ponosili tam wyłącznie koszty posiłków, a opieki już nie. Teraz trzeba będzie płacić za pełny pakiet. Inne też będą zasady funkcjonowania oddziałów. Przede wszystkim oddziały będą działać w ferie i wakacje, podobnie jak przedszkola, a zatrudniony w nich zwiększy się czas pracy z 18 godzin tygodniowo do 22. Reasumując, rodzicom wzrosną wydatki na dziecko, a nauczycielom obowiązki za te same pieniądze. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego informuje o zamiarze przystąpienia do programu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy podłączeń budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytogospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Wypowiedź ministra finansów Jacka Rostkowskiego przywróciła nadzieję częstochowian na bezpłatną autostradową obwodnicę miasta. Minister Rostkowski przychylił się do naszych racji, że autostrad nie buduje się dla ruchu lokalnego, lecz dla tranzytowego i tylko od tego drugiego powinno się pobierać opłaty. Termin oddania rozbudowanej filharmonii w Częstochowie został oficjalnie przesunięty. Będzie to 15 grudnia, a nie sierpień, jak zakładała pierwsza umowa. Wykonawcy zapowiadają też sformułowanie dodatkowej umowy na wykonanie i finansowanie zadań, które nie były uwzględnione w projekcie. Jednak pracownicy filharmonii mówią, że jeśli grudniowy termin zostanie dotrzymany, to pierwsze koncerty i tak odbędą się najwcześniej w marcu. We wtorek na cmentarzu przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Blachowni pochowano 96-letniego Aleksego Kowalika, jednego z obrońców Westerplatte 1939. Msza święta odprawiona została w kościele świętego Michała Archanioła. Strzelca pożegnała rodzina, delegacje kombatanckie, przedstawiciele WKU i Urzędu Gminy i Miasta. Aleksy Kowalik był jednym z ponad 200 obrońców Westerplatte. Obecnie żyje ich jeszcze 2. Tradycyjnie między 16 a 22 września obchodzimy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień Bez Samochodu. W tym roku pod hasłem Obywatele na Rowery Fundacja Miasta dla Ludzi oraz Śląska Inicjatywa Rowerowa organizują aż 3 rowerowe imprezy. 17 września wraz z gminą Olsztyn zapraszamy na wielki piknik rowerowy, natomiast 22 września odbędzie się wyścig i przejazd cyklistek i cyklistów częstochowskimi drogami rowerowymi. 24 września częstochowscy harcerze zapraszają także na niesamochodową grę miejską oraz do zajezdni częstochowskiego MPK na naukę jazdy tramwajem. Aż 24 niebezpieczne dla dzieci przejścia naliczyło miasto po wypadku małego Dominika. Chce tam montować specjalną sygnalizację ostrzegającą kierowców, że pieszy zbliża się do pasów. W ubiegły wtorek na przejściu dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II był wypadek. 5-letni Dominik wracał z przedszkola z dziadkiem i zamiast w domu wylądował w szpitalu. Jedno takie przejście kosztuje około 70 tysięcy złotych. Byłyby montowane przez 2 lata, ale to przy Jana Pawła II na pewno w pierwszej kolejności. Od 17 września w Częstochowie nie będą kursować tramwaje. Przez 2 dni ich ruch zawieszony zostanie na całej linii, natomiast po 19 września pojazdów szynowych nie będzie na trasie od zajezdni do pętli na północy. Na tym odcinku przez 2,5 miesiąca zastąpią je autobusy.
Przyczyną zmian jest remont wiaduktów Alei Niepodległości. W środę kierowcy kompletnie zignorowali zakaz wjazdu w Aleję Wolności, tłumacząc, że nowe oznakowanie mało rzuca się w oczy. Decyzja o przeznaczeniu Alei Wolności wyłącznie dla transportu publicznego podyktowana jest potrzebą ułatwienia przyjazdu autobusom, które za parę dni zastąpią tramwaje. Prace wodociągowo-kanalizacyjne potrwają tam do końca września. Znaki zakazujące wjazdu ustawiono w środę, czyli na kilka dni przed uruchomieniem komunikacji zastępującej tramwaj. Od 16 września zostanie zmieniona obsługa komunikacyjna w dzielnicach Cibów, Liszka, Kawodrza i Gnaszyn. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie zlikwidowana linia numer 22A. W jej miejsce zostanie utworzona nowa linia, oznaczona numerem 21, która w zależności od wariantu będzie kursować w relacji Leśna, Piłsudskiego i Stadion Miejski. Kultury w Poraju. Zapraszam Państwa na dwie imprezy. Pierwszą z nich, która odbędzie się w najbliższy weekend, jest to koncert poświęcony pamięci Janusza Gniatkowskiego, zmarłego niedawno artysty. Natomiast 23 września o godzinie 18 odbędzie się wystawa prezentująca pracę debiutującej artystki pani Dominiki Bieni. O szczegółach poinformowała nas Marta Jędrzejewska, instruktorka plastyki Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju. Serdecznie witam. Znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju, w sali wystawowej. Mamy zaszczyt dzisiaj gościć tutaj wystawę Dominiki Bieniek. Jest to młoda artystka, która zajmuje się fotografią. W najbliższym czasie będzie zdawała egzamin na Akademię Sztuk Pięknych. Fotografia zatytułowana jest Mały Świat. Wszystkich chętnych zapraszamy. Przepiękne zdjęcia. Ciekawa osobowość. Wernisaż odbędzie się 23 września o godzinie 18, także zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy kochają fotografię, nie tylko. A co nas czeka w najbliższy weekend? W najbliższy weekend, to jest 17 września, odbędzie się przed naszym budynkiem, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, przepiękny festiwal imienia Janusza Gniatkowskiego. W tym roku będziemy tutaj gościć wielu artystów, także zapraszamy. Naprawdę piękna impreza i dziękuję bardzo również za rozmowę. Marta Jędrzejewska i jestem tutaj instruktorem plastyki. Zapraszam na zajęcia. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.